piątek, 22 lipca, Radek Bajor. Zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo, które mogą Państwo oglądać również na Multiplexie w telewizji Łużyce. Startujemy. Już niedługo zamkną wiadukt w Goduszynie. Zmiany w prawie drogowym. Wiadukt w Goduszynie wreszcie do remontu. Od 1 sierpnia ruszą tam prace budowlane i zostanie on zamknięty dla ruchu. Samochody będą mogły jechać jednak w kierunku Lubania przez objazd, który został w tym celu specjalnie wyremontowany. Ta do niedawno mocno zdewastowana i używana prawie wyłącznie przez kierowców o mocnych nerwach i jeszcze mocniejszych zawieszeniach w swoich autach droga ma wreszcie nową, porządną, asfaltową nawierzchnię. Nie byłoby jej jednak, gdyby nie remont drogi prowadzącej z Jeleniej Góry przez Goduszyn i planowanego w ciągu nadchodzących dni remontu wiaduktu nad linią kolejową. Zgodnie z zapowiedzią firma, która wykonywać będzie remont wiaduktu w Goduszynie nad linią kolejową, rozpoczyna pracę. Pierwszy etap, czyli naprawa drogi alternatywnej, która z pominięciem tego mostu umożliwi dojechanie do trasy na Zgorzelec, już jest wykonana, czyli mamy już tam asfaltową drogę. Ja myślę, że to zaktywizuje tam ten teren, bo to bardzo atrakcyjny teren budowlane. On będzie służył mieszkańcom jako objazd podczas przebudowy wiaduktu, którego okres może wynosić od 6 do 8 miesięcy, w zależności od tego, co tam na tym obiekcie zastaniemy. Mhm. W zakresie przebudowy tego obiektu, którego długość wynosi 36 metrów, jest wzmocnienie podpór, rozebranie tej płyty pomostu, która jest, poszerzenie jej do takich parametrów, żeby spokojnie mogły tam dwa auta przesiąść minąć i dodatkowo chodnik. Nawierzchnia drogi na razie jest idealna. Pozostaje jednak pytanie, jak długo, ponieważ w czasie remontu wiaduktu to właśnie po niej odbywać się będzie ruch w kierunku Lubania i z powrotem. Oprócz aut osobowych jeździć tamtędy będą również ciężarówki. Przynajmniej do tej pory nie ustawiono tam znaków ograniczających. Do tej pory kierowca, który przekroczył dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę, tracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz to się zmieni. Jeżeli podczas policyjnej kontroli nie okażesz dokumentu, nie stracisz prawa jazdy. Do tej pory w takim przypadku policja informowała starostwa lub urzędy miast w celu wysłania pisma nakazującego oddanie dokumentu na okres 3 miesięcy. Jednak takie działania samorządów okazały się nie mieć podstawy prawnej. Potwierdza to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Niezatrzymanie prawa jazdy na drodze uniemożliwia tak naprawdę staroście wydanie decyzji odbierającej takie uprawnienia. I tak jak wspomniałam, Związek Powiatów Miast Polskich poprosił nas o zainteresowanie sprawą, co uczyniliśmy niezwłocznie. No i pragniemy, żeby prace legislacyjne prowadziłyby tą lukę wyeliminować. Jeśli więc policjant nie zatrzyma prawa jazdy, urzędnicy nie mają prawa żądać zwrotu takiego dokumentu. Choć przepisy jasno mówią o braku podstaw prawnych do zatrzymywania uprawnień, policja wciąż wysyła pisma z takim wnioskiem do starostw i urzędów miasta. Otrzymujemy z komend policji zawiadomienia o przekroczeniu prędkości przez kierowcę. Rutynowo sprawdzamy, czy jest to nasz kierowca. Jeżeli jest to sama informacja, bez zatrzymanego blankietu prawa jazdy, odmawiamy wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia wydania decyzji. Musi być zatrzymany blankiet prawa jazdy. Lukę w prawie wykorzystuje więc coraz więcej osób, a statystyki dotyczące łamania przepisów ruchu drogowego są zatrważające. Bywają przypadki z długich weekendów, że tych jest zatrzymywanych około 12-13. Są tygodnie, że są zatrzymywane po 4. Zdania na temat czasowego odbierania uprawnień kierowcom wśród samych zainteresowanych są mocno podzielone. Tak powinno być prawo skonstruowane, zaplanowane, żeby nie było czegoś takiego, a w tym wypadku to jest okazja do kombinowania. Dokładnie. Czasem zapominam dokumentów. Trzeba jeździć bezpiecznie, aczkolwiek czasami po marginesie przepisów.
Trzeba jednak pamiętać, że policja ma prawo do kontroli osobistej osoby kierującej pojazdem. Jeżeli kierowca deklarował wcześniej, że uprawnień przy sobie nie ma, a dokument zostanie znaleziony przez funkcjonariuszy, to oprócz utraty prawa jazdy, policja kieruje wniosek do sądu o ukaranie za nieokazanie dokumentów. Cieplice się rozrastają. W rejonie ulic Junaków i Leśnej ma powstać drugie nowe osiedle. Rusza zapowiadana od lat 80. budowa tzw. osiedla centralnego, łączącego Cieplice z Jelenią Górą. W rejonie ulic Junaków i Leśnej sprzedawane są działki budowlane. Wszystkie są uzbrojone, a domy mają powstać tam, gdzie do tej pory były nieużytki lub pola należące do miasta. Z satysfakcją zobaczyłem pierwsze fundamenty, które tam stają. Czyli no, ten teren aktywizacji miasta naprawdę idzie do przodu. A czasami, jak żartowałem, najchudsze miejsce miasta, czyli tutaj właśnie rejon między Cieplicami a Jelenią, z jednej strony utył nam dzielnicą przemysłową, a jeżeli teraz z drugiej strony dojdą do tego nowe inwestycje mieszkaniowe, no to bardzo ładnie Jelenia zacznie nam się wypełnić. Będą realizowane tam dwa budynki mieszkalne, po 21 lokali mieszkalnych w każdym budynku. Zbyliśmy również w tym roku działki pod zabudowę szeregową, jednorodzinną na ulicy Junaków, ulica Leśna. Zostało sprzedanych 14 działek. Tam powierzchnia tych działek kształtowała się od 300 do 600 metrów. Kolejne działki są przygotowywane do sprzedaży. Uruchamiamy również przy ulicy Leśnej, to jest praktycznie po drugiej stronie domu Pogodna Jesień, działkę dwuhektarową pod zabudowę jednorodzinną i w tej chwili rozpoczęliśmy te procedury, także myślę, że ta oferta pojawi się na przełomie tego roku i przyszłego. Nowe osiedle domów jednorodzinnych przy ulicy Leśnej będzie już drugim po osiedlu przy ulicy Wróblewskiego, jakie w ostatnim czasie powstaje w Cieplicach. W Baszcie Grodzkiej powstanie hostel. Takie plany ma przedsiębiorca, który wygrał przetarg na zagospodarowanie obiektu. Na przetarg zorganizowany przez Urząd Miasta wpłynęła tylko jedna oferta. Budynek po wcześniejszej adaptacji ma pełnić funkcję hostelu na 30 miejsc noclegowych. Obiekt był poprzednio użytkowany jako galeria sztuki, jednak tylko przez 3 lata. Potem stał pusty. Basztę Grodzką miasto wydzierżawiło do roku 2032. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ta nieruchomość była przeznaczona na wieloletnią dzierżawę. Przez 2-3 lata, z tego co pamiętam, była prowadzona działalność. Poprzedni dzierżawca zrezygnował. Pojawił się pomysł, żeby ponowić przetarg. W międzyczasie zaszła konieczność, żeby miasto wyremontowało część ściany budynku, która była w złym stanie. I po zakończeniu tego remontu odbyła się procedura przetargowa. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy dzierżawca zamierza rozpocząć remont wnętrza budynku. Jedno jest jednak pewne, wszelkie prace będą musiały być zaaprobowane przez konserwatora zabytków. To może więc poważnie spowolnić otwarcie hostelu. Coraz częściej sportowcy wybierają Karpacz na miejsce swoich zgrupowań. Tym razem miasto pod Śnieżką odwiedzili Maciej Irokes Jewtuszko i Michał Materla, utytułowani zawodnicy KSW. Karpacz coraz częściej wybierany jest przez zawodników różnych dyscyplin, którzy właśnie tutaj szlifują swoją formę. Związane jest to nie tylko z przewyższeniami i unikalnym mikroklimatem, ale także dobrze przygotowaną bazą. To jest wspaniała baza do naszego trenowania. Z dzieciakami przyjeżdżamy, z rodzinami, dzieciaki mają zabawę, baby też. My mamy rewelacyjne zajazdy. Już powstały dwie nowoczesne hale sportowe, mamy boiska, mamy orliki tutaj, na których też można fajnie potrenować. No i największy atut no to są nasze góry, po których można pobiegać, po których można naprawdę fajnie się przygotować i zrobić siłę czy tlen. Właśnie teraz w mieście pod Śnieżką Michał Materla i Maciej Irokes Jewtuszko przygotowują się do kolejnych walk. Małą tradycją stało się, że w momencie, kiedy dowiaduję się o swoich walkach, bardzo lubię przyjeżdżać tutaj do Karpacza, bo to jest naprawdę świetny ośrodek taki sportowy, gdzie można robić podbudowę swoją po prostu tlenową do sportu, do walki. Bardzo dobrze się tu czuję. Jestem tutaj ugoszczony przez znajomych kolegów tutaj w przystanku w Bawaria bardzo dobrze. Zawodnicy sportów walki mają bardzo zróżnicowane treningi. Albo jedziemy na rowery, albo właśnie robimy dłuższy marsz gdzieś w góry, albo robimy marszobieg, albo idziemy na basen. Także dużo, naprawdę dużo możliwości. Tylko wydolność, wytrzymałość. Tego, co w naszym sporcie najbardziej potrzeba. Jaki jest sposób na sukces?
trzeba po prostu ciężko trenować i harować i poświęcić się temu i przede wszystkim mieć na tym punkcie obsesję, także nie obejdzie się bez tego w żadnym sporcie zawodowym. Wszystko jest tak naprawdę w głowie, jeśli każdy ma swój cel, będzie do niego dążył za wszelką cenę, będzie pokonywał swoje, że tak powiem, przeszkody, to na pewno to dosiągnie, tylko trzeba marzyć. Najpierw marzenie, później cel i iść z jego strony. Okazuje się, że karkonosze są coraz bardziej atrakcyjne dla sportowców uprawiających sztuki walki. Poza zawodnikami KSW czy MMA niedawno trenował tutaj bokser Tomasz Adamek. W tych wydarzeniach to już wszystko. Na kolejne zapraszam w poniedziałek, a póki co miłego weekendu.